kwaśne jedzenie, ostre, paskudne. Czego tylko nie wymyślą uczestnicy, żeby uniknąć degustacji takich potraw. Jednak tym razem nie uda im się wywinąć. Sprawdźmy, komu poszczęści się najbardziej. Gdzie my jesteśmy? Kolejny challenge? No to zaczynam. Zobaczmy, co tam jest. Lizaki, ekstra! Szczęściara ze mnie. Czekaj, czy to karaluchy? Masakra! Nie będę tego jadła! Nie ma mowy! Lepiej sprawdź, co ty masz. Dobra, jestem pewna, że będę miała więcej szczęścia. To granat? Czy to jest w ogóle bezpieczne? Może lepiej nie ryzykować. Dobra, spróbuję delikatnie ścisnąć. Dobra. Okej, to tylko słodycze. Zaraz spróbuję. No nieźle. Ojej, jakie kwaśne, ale i tak dobre. Chcesz skosztować? Nie, to nie. A ja chcę więcej. Co? Skończyło się już? Nie potrzebuję pustej butelki. Trzeba dołożyć do rożka więcej lodu. Już mi ślinka cieknie. Granat? Skąd on się wziął? Kryj się! To dziwne. To słodycze! Ktoś ma naprawdę nieśmieszne żarty. Szkoda, że skończyły się już płynne cukierki. Przy okazji zapomniałaś o lizakach. Miałam nadzieję, że ty też zapomnisz. Te karaluchy są takie paskudne. Bleh. Ale są całkiem spoko. Takie słodkie i w ogóle nie są ohydne. Pychota! Chcę zjeść je wszystkie naraz. Ojej, tam przecież w środku były karaluchy. Pomocy! Zabierzcie go! Uff, nie chcę kolejnego kęsa. To nie fair. Musisz to wszystko zjeść. Wolę jeść cukierki z gumą. Mam pewien pomysł. Patrz, Poli! Magiczne zniknięcie lizaka. Abrakadabra! Tym razem nikt mi nie przeszkodzi. Au, moja głowa! Patrz uważnie, pokazuję jeszcze raz. Abrakadabra! I lizak zniknął. Wiem, co mi pomoże na ból głowy. Lody! Nie, to były moje ulubione lody! Dosyć tego! Moja cierpliwość się skończyła. Prawdziwy czarodziej może zrobić wszystko, nawet pozbyć się paskudnych lizaków. Przyznajcie się, czyje to jest? To jej lizak. Twój? No to proszę. Smacznego. O nie! Co dostanę? Tym razem ja będę pierwsza. Lizaki i sedes? Nie zazdroszczę ci. Ten sedes wygląda tak sobie. Co mam z nim zrobić? Ojej, w środku jest jakiś kwaśny proszek. Fajnie. Najpierw spróbuję lizaka. Smaczny. A teraz porządnie zanurzę go w posypce. Spróbujmy. Wygląda fajnie. Ciekawe, jak smakuje. Kwaśny proszek i słodki lizak. Pyszne. Ale ekstra. A ty co masz? Za chwilę się dowiem. To żelki! Mam pomysł. Wyglądają jak spaghetti, więc potrzebuję widelca, żeby je zjeść. Spróbuję. Jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. No dalej. Jakie to pyszne. Nie zapominajmy o manierach. Ojej. Przepraszam. Uwielbiam żelki. Mam ich jeszcze cały talerz. Jakie to jest dobre. Mam pomysł. Może się zamienimy. Ja dam ci lizaka z posypką, a ty mi swoje żelki. Dobra, nigdy wcześniej nie próbowałam tak dziwnych słodyczy. Przekonajmy się, czy to jest dobre. Jakie apetyczne żelki. A z lizakiem będą smakować jeszcze lepiej. Wow. Jakie to jest pyszne. Chyba właśnie wymyśliłam nowe danie. Jesteś gotowa? Kamień, nożyce, papier.
Wygrałam! Zaczynam! Zobaczmy. Lego? Jak to jeść? Chociaż te kawałeczki naprawdę ładnie pachną. Wow, są czekoladowe! Palce lizać. Chyba mam pomysł. Czekoladę można nie tylko jeść, ale coś z niej zbudować. Świetnie. Ojej. Mogę... Ręce precz od mojego zamku. Lepiej zobacz, co ty masz. Już sprawdzam. Ojej. To moje ulubione chipsy. Cała paczka. Tylko jak ją otworzyć? Nie daję rady. Uważaj, bo będzie wybuch. Ojej, chyba troszkę przesadziłam. Polly chyba jeszcze nie wie, że to ostre chipsy. Niech to będzie niespodzianka. Uwielbiam chipsy. Jestem gotowa zjeść je wszystkie naraz. Myślisz, że tylko ty wiesz, jak coś zbudować? Moja wieża z chipsów będzie taka fajna jak twój zamek. I tak samo pyszna. I nie proś mnie, żebym się z tobą podzieliła. Palce lizać. Oj, dlaczego jest mi tak gorąco? Moje usta płoną, uważaj! O nie, mój piękny zamek! Bingo! Trzymaj się, Polly! Mam nadzieję, że gaśnica pomoże! Chyba minęło. O nie, to wszystko, co zostało z mojego czekoladowego zamku! Jest mi o wiele lepiej. Następnym razem będę się przyglądała opakowaniu. Dobra, sprawdźmy razem, co mamy. Wow, to się nazywa szczęście. Super. Też chcę coś dobrego do jedzenia. O tak. Spójrz na moją nową szminkę. Niebieski jest aktualnie w modzie. Teraz mam naprawdę słodkie usta. Wiem, jak zrobić fajny makijaż. Bierzemy sobie troszkę słodkiej posypki. Otwieramy, wysypujemy, właśnie tak. A teraz przykładamy do niej usta. I stylowy makijaż jest gotowy w kilka sekund. Przy okazji jest też pyszny w razie, gdybyście zgłodnieli. Teraz ty. Fajnie. A ja mam żelkowe oko. Wygląda zupełnie jak prawdziwe. Ale można je zjeść. Biorę posypkę. I maczam w niej żelkowe oko. Wygląda fajnie i apetycznie. Rzeczywiście. Jest naprawdę dobre. O, wow. Uwielbiam żelki. Dodam jeszcze troszkę posypki. Wspaniale. Jak to mi smakuje. Szkoda, że dostałam tylko jedno oczko. Ale i tak było dobre. Podobało wam się wideo? Jeśli tak, to subskrybujcie nasz kanał Hahanom, żeby nie przegapić kolejnych super przygód naszych bohaterów. Do zobaczenia, pa pa!